Hej, hej, witam serdecznie z kwarantanny. I od razu polecam w portrecie używanie skrajnych punktów autofokusa, bo oglądam dużo zdjęć. Ktoś mnie poprosił o krótką krytykę i naprawdę bardzo dużo jest zdjęć skadrowanych kadrem centralnym głowa jest w centrum zdjęcia wygląda to dosyć nieciekawie nad głową zostaje wtedy bardzo dużo powietrza a dlaczego teraz mam na pulpicie Monalizę Lisa? Monaliza może nas bardzo dużo nauczyć o portrecie tutaj można sobie zobaczyć ile powietrza Monaliza ma nad głową i oczy biegną na linii jednej trzeciej zdjęcia, jeżeli zdjęcie sobie podzielimy na trzy części w poziomie i trzy części w pionie, jej linia oczu znajduje się na tej górnej, jednej trzeciej e, zdjęcia, przez co portret e, jest dobrze skadrowany i nie jest nudny. Poza tym, e, dzięki takiemu ustawieniu e, modela, modelki i takiemu kadrowaniu, wypełniamy kadr i obcinamy właśnie wszystkie te puste E, puste miejsca na, na zewnątrz, na około modela. E, oczywiście, jeżeli mamy szeroki kąt i robimy e, portret e, środowiskowy, więc e, wtedy będziemy pokazywać e, kontekst tego zdjęcia, e, ale w ciasnym portrecie ograniczamy się tylko do e, osoby na zdjęciu, która jest jego głównym tematem, i dlatego e, są dwie szkoły kadrowania. Można przekadrowywać sobie blokując e, ostrość, e, blokując fokus środkowym punktem i przekadrowując, ale wtedy e, przy niskiej głębi może nam e, wyjść model, modelka z płaszczyzny ostrości, dlatego możemy posłużyć się skrajnymi punktami autofokusa. Tutaj jest oczywiście w orientacji poziomej, ale przekręcając aparat w pionie. Korzystamy tutaj z tego punktu po prawej, który będzie na górze, i możemy sobie kadrować właśnie tymi punktami skrajnymi dolnym bądź górnym, w zależności od, od naszego pomysłu. Środkowy punkt, oczywiście, jest najczęściej podwójnie krzyżowy. O wiele szybciej łapie autofokus, ale. Te skrajne punkty pozwalają na szybsze, na, na, na taką szybszą, na szybsze kadrowanie zdjęcia. Jeżeli myślimy o efekcie finalnym, nie ma czasu często na przekadrowanie w jakimś bardziej dynamicznym portrecie. Wtedy, oczywiście, możemy zastosować też większą głębię ostrości, przez co przez co nie będzie nam model modelka wychodził z, z płaszczyzny ostrości aczkolwiek e, polecam niską głębię oczywiście polecam wszelkiego rodzaju eksperymentowanie ale porównajcie sobie jak wam się kadruje środkowym jak i z punktami z krainymi punktami oczywiście będzie ciężej z uwagi na to że nie są one tak e, czułe na Szybsze złapanie fokusa, ale o wiele, o wiele szybciej przybliża Was to do efektu końcowego. Także starajmy się wypełniać kadr i korzystać właśnie z tej zasady 1 trzeciej, dzieląc zdjęcie na 3 w pionie i dzieląc zdjęcie na 3 w poziomie. Pozdrawiam Was i do następnego odcinka. Trzymajcie się! Cześć, cześć!